Witamy na kanale UKEN TV. Zapraszamy do oglądania filmów na temat napraw telefonów, laptopów, konsol oraz tabletów. Zachęcamy do odwiedzenia naszego serwisu, mieszczącego się w Lublinie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny. Naprawiamy również wysyłkowo. Odwiedź naszą stronę i zamów kuriera na www.uken.tv. Praktycznie przybliżu walicze FNM jakim? Witam Was w kolejnym odcinku Praktyczne serwisowanie z panem Jackiem. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób wymienić ekran dotykowy w telefonie MyPhone Cube. Niestety w tym modelu ekran dotykowy jest sklejony z wyświetlaczem LCD, także zabieg będzie dosyć skomplikowany. Zdejmujemy tylną pokrywę telefonu, a następnie wysuwamy baterię do góry. Jak widzimy, nasz ekran dotykowy jest niestety pęknięty i wymaga on wymiany. Na internecie oczywiście możemy kupić całe fronty do tego telefonu, jednakże no, koszt jest dużo wyższy niż zakup samego ekranu dotykowego. Odkręcamy śrubki. W prawym dolnym rogu, jak widzimy, jest plomba wodna. Dzięki temu zautoryzowany serwis może sprawdzić, czy telefon miał jakikolwiek kontakt z wilgocią. Następnie przystąpimy do podważenia tylnego korpusu, tak żeby dostać się do płyty głównej. Użyjemy do tego celu metalowej łapki, delikatnie podważamy plastik do góry. Robimy to powoli, żeby nie porysować krawędzi obudowy. Podważamy oczywiście wszystkie krawędzie telefonu. O jednej śrubce zapomnieliśmy, wykręcamy ją i dalej przystępujemy do podważenia plastikowego korpusu. Jak widzimy, obudowa jeszcze stawia opór. Trzeba ją dokładnie wszędzie podważyć. Pamiętajmy, żeby nie używać zbyt dużej siły, by ramka się po prostu nam nie wygięła. Jakiekolwiek deformacje nie są mile widziane. No i w tej chwili udało nam się odczepić ramkę. Tak wygląda wnętrze telefonu MyPhone Cube. U góry jest zamocowana płyta główna, na dole widzimy płytkę z portem odładowania, wibracją.
przystąpimy do zdemontowania dolnej płytki oraz płyty głównej. Odkręcamy śrubki, na które zamontowana jest płyta główna. Odczepiamy wszystkie taśmy podpięte do płyty głównej. Do tego celu używamy cienkiej pensety. Odczepiamy antenę. Delikatnie podważamy płytę główną do góry. Patrzymy, czy stawia opór. Boczne przyciski są przymocowane na taśmę dwustronną. No i jak widać, są te przyciski przylutowane do płyty głównej, a dokładniej taśma jest przylutowana. Także bardzo ostrożnie musimy ją czepić. Do tego celu użyjemy gorącego powietrza. Temperatura wydmuchu 180 stopni umożliwi nam bezpieczne odczepienie taśmy. Podgrzaliśmy taśmę i pensetą podważamy ją do góry. Następnie podważamy taśmę z drugiej strony. Ponownie podgrzejemy ją gorącym powietrzem. Temperatura 180 stopni. Jak widzimy, płyta główna już podnosi nam się do góry. Jednak musimy zrobić to ostrożnie, ponieważ przez środek telefonu leci taśma łącząca dolną płytkę z płytą główną. Taśma ta jest spinana od spodniej, od dolnej części płyty. Odczepiamy teraz taśmę od ekranu dotykowego. Zwróćmy uwagę na to, jak ta taśma jest ułożona. Bardzo nam to ułatwi już po wymianie ekranu ułożenie prawidłowo tej taśmy, ponieważ możemy mieć z tym kłopot. W tej chwili w rękach trzymam płytę główną. Jest ona stosunkowo mała w porównaniu do tego, jak duży jest ten telefon. Teraz przystąpimy do zdemontowania dolnej płytki. Podważamy zaczep. Podgrzewamy płytkę. Tradycyjnie 180 stopni to temperatura bezpieczna, która nie stopi nam plastiku. Oczywiście wiadomo, nie wolno długo trzymać nadmuchu na obudowie, ponieważ po jakimś czasie mogłoby dojść do jakiegoś uszkodzenia, ale przez tak krótki czas, jak my podgrzewamy, nic się nie uszkodzi. Podgrzaliśmy płytkę i podważamy ją od spodu metalową łapką. Jest ona zamocowana na taśmie dwustronnej, także bezpiecznie będzie zawsze takie elementy podgrzewać. I widzimy, mamy w rękach płytkę. Odkładamy płytkę na bok i przystąpimy teraz do podgrzewania naszego wyświetlacza. Tak jak mówiłem, cały front jest sklejony, czyli szybka, ekran dotykowy i wyświetlacz LCD. W tym przypadku nie można oddzielić szybki od ekranu dotykowego. Taka możliwość jest w telefonach typu iPhone, jednakże tutaj
jeden cały element to szybka i ekran dotykowy. Podgrzewamy krawędzie, tak aby zaraz podważać front. Musimy robić to ostrożnie, ponieważ łatwo możemy uszkodzić taśmy, które lecą pod wyświetlaczem. O taśmę od ekranu dotykowego nie musimy się martwić, ponieważ i tak zostanie on wymieniony, ale dla naszego bezpieczeństwa postaram się Wam pokazać, jak bezpiecznie wyjąć taki front i nie uszkodzić żadnej taśmy. Umieściłem metalową łapkę od spodu i dalej przystępuję do podgrzewania frontu. Jak widzimy, ekran zaczyna nam się powoli odczepiać od przedniego korpusu. Podważamy delikatnie tylko i wyłącznie na krawędziach. Nie zahaczamy o wyświetlacz LCD, ponieważ w łatwy sposób moglibyśmy go uszkodzić. Pamiętajmy, że wyświetlacze LCD są bardzo delikatne. Tutaj nie możemy się śpieszyć, musimy to robić starannie, powoli. Taśma dwustronna użyta do zamocowania takiego frontu jest bardzo mocna, także musimy co chwilę podważać fragment do góry i grzać kolejne krawędzie. Musimy się naprawdę uzbroić w cierpliwość, jeżeli chcemy, aby odczepienie frontu nam się powiodło. I znowu podważamy fragment naszego wyświetlacza. Ekran już nam się powoli podnosi do góry. Nie przyspieszałem tego fragmentu przy montowaniu filmu, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak dużo cierpliwości trzeba poświęcić, żeby bezpiecznie odczepić taki front. Nie jest to łatwy zabieg, także fragment po fragmencie musimy podgrzewać i unosić do góry. Nie może tutaj nigdzie być żadnego oporu przy podważaniu ekranu.
Już ekran nam się w połowie unosi do góry, także podgrzewamy pozostałe fragmenty, które jeszcze trzymają się naszej ramki. No i jak widzimy, ekran całkowicie unosi nam się do góry. Możemy go wysunąć z przedniej ramki. Przeciągamy taśmę od ekranu dotykowego przez szczelinę. I w tym momencie oddzieliliśmy wyświetlacz LCD z dotykiem od naszego głównego korpusu. Będziemy mogli przystąpić do zamocowania ekranu na maszynie oddzielającej. Użyjemy maszyny podciśnieniowej, która będzie zasysać front, dzięki czemu będzie on mocno się trzymał naszego podgrzewacza. Temperatura podgrzewania to 90 stopni. Taka temperatura zapewni nam bezpiecznie oddzielenie dotyku od wyświetlacza i nie narazi naszego wyświetlacza na żadne deformacje spowodowane temperaturą. Jeśli byśmy użyli zbyt wysokiej temperatury, mogłyby nastąpić odbarwienia kolorów lub mógłby się po prostu wyświetlacz uszkodzić. Ustawiamy grzanie i sprawdzamy ręką, czy nasz wyświetlacz jest już odpowiednio rozgrzany. Zaczynamy oddzielanie, gdy temperatura osiągnie równo 90 stopni. Następnie umieszczamy metalową linkę i powoli przesuwamy w dół ekranu. Jak zwykle to podkreślę, robimy to powoli i starannie. Jak widzimy, metalowa linka leci nad taśmą od ekranu dotykowego. Wiadomo, nic by się nie stało, gdyby ta taśma się nam uszkodziła, ponieważ i tak wymienimy ekran dotykowy, ale postaram się oddzielić to wszystko tak, żeby nic nie uszkodzić. Jeśli czujemy, że klej stawia nam opór, czekamy cierpliwie, żeby nasz ekran jeszcze bardziej się nagrzał. I powtarzamy proces. Pamiętajmy, żeby nie stworzyć zbyt dużego naprężenia, ponieważ nasz ekran może po prostu pęknąć. Thank you.
Już niewiele nam zostało do oddzielenia. Ekran zaczyna nam się ruszać, została tylko dolna krawędź. Bardzo powoli przesuwamy linkę przy taśmie od wyświetlacza LCD. Widzimy, ekran odczepił się od ekranu dotykowego. Tak wyglądają pozostałości po ekranie dotykowym. Widać, że jest on po prostu roztrzaskany. Teraz przystąpimy do usuwania pozostałości kleju na wyświetlaczu LCD. Tutaj też musimy się uzbroić w cierpliwość i musimy to robić bardzo starannie. Niektórzy zalecają, żeby używać żyletek, żeby zdrapać ten klej. Ja osobiście odradzam, ponieważ w bardzo łatwy sposób można zarysować taki klej. Najlepiej do tego celu, moim zdaniem, użyć paznokci, palców i alkoholu izopropylowego. Nakładamy drobną warstwę alkoholu na klej, a następnie skrobiemy pozostałości kleju. Ten proces też może zabrać nam sporo czasu. Nie możemy zahaczyć żadnej krawędzi wyświetlacza, żeby on nam po prostu nie pękł. Nie możemy też zbyt mocno też naciskać. Takie wyświetlacze są bardzo delikatne, także robimy to powoli, starannie i dokładnie. Tutaj wyjmuję nowy ekran dotykowy. Tego ekranu nie będziemy sklejać z wyświetlaczem LCD. Będzie po prostu zamontowany oddzielnie. Dzięki temu w przyszłości dużo łatwiej będzie wymienić taką szybkę, jeżeli nam się ona zbije. Problematycznie jest też obecnie z dostaniem specjalnych stelaży do sklejenia takich wyświetlaczy. W praktyce można powiedzieć, że będzie to niezauważalne, że te dwie części są zamontowane oddzielnie. W niektórych telefonach jest to dosyć uciążliwe, ponieważ jeżeli ekran dotykowy i wyświetlacz mieścimy oddzielnie bez sklejenia, to mogą powstać dziwne plamki ze względu na nacisk ekranu dotykowego na wyświetlacz. W tym modelu akurat, w MyPhone Cube, jest to na tyle dobrze skonstruowany telefon, że
żadnych takich anomalii nie będzie. Układamy taśmę dwustronną, która została nam w przedniej ramce. Dzięki temu będziemy mogli zamontować nasz wyświetlacz na oryginalnej taśmie, która została zamontowana przez firmę MyPhone. Wkładamy wyświetlacz LCD. Sprawdzamy, czy taśma przeszła przez szczelinę w naszej obudowie. A następnie przygotowujemy nasz ekran dotykowy do zamontowania. Przykładamy metalową siatkę od głośnika, od rozmów, ponieważ w nowym wyświetlaczu nie jest on fabrycznie zamontowany. Trzeba ją po prostu ze starego wyświetlacza zdemontować i zamocować. Sprawdzamy, czy na wyświetlaczu nie zostały żadne smugi. Jeżeli jeszcze jakieś widzimy, to do usunięcia ich użyjemy patyczka do uszu. Przystępujemy do zamontowania ekranu dotykowego. Przez szczelinę przepuszczamy taśmę od ekranu dotykowego. Nie jest to łatwe, ponieważ musimy lekko zagiąć fragment taśmy. Tak, żeby ono nam po prostu przez tą szczelinę przeszło. Taśmy są bardzo delikatne, także jak zwykle zalecam ostrożność. Używamy sprężonego powietrza, aby usunąć jak największą ilość kurzu. Dociskamy palcami ekran dotykowy. Ułożył nam się bardzo dobrze. Ramka nie była nigdzie na rogach zagięta, także ekran leży tak, jakby wyszedł prosto z fabryki. Jak widzimy pod kątem, na wyświetlaczu LCD zostały drobne rysy od metalowej linki. Niestety, nie możemy uniknąć jakichkolwiek, powiedzmy, zarysowań czy drobnych uszkodzeń wyświetlacza. Klej ten jest bardzo mocny i oddzielenie wyświetlacza jest ryzykownym zabiegiem, także
jakieś takie rysy mogą powstać na skutek używania metalowej linki. Nie zawsze, ale niestety zdarza się to. Wkładamy z powrotem płytę główną. Jak widzimy, od dolnej części płyty leci główna taśma, o której wcześniej wspomniałem. Na tej taśmie podpięta jest dolna płytka. Teraz będziemy układać taśmę od ekranu dotykowego. Tak jak wspomniałem, musi być ona ułożona identycznie jak na naszym starym wyświetlaczu. Jest ona odpowiednio zagięta, dzięki czemu możemy ją wsunąć z powrotem do portu. Układamy taśmę z bocznymi przyciskami. Dociskamy też do portu taśmę od wyświetlacza. Wkładamy z powrotem wszystkie gąbki, elementy, które były wyjmowane przy wcześniejszym procesie, a następnie przykręcamy naszą płytę główną. Teraz przystąpimy do zamocowania dolnej płytki. Wsuwamy taśmę do portu. Układamy kabel od anteny. A następnie zamontujemy tylną ramkę. Wszystkie śrubki są typu Torx, a tylko jedna jest zwykła typu Philips, czyli krzyżakowa. Ta krzyżakowa umieszczona była w okolicy portu SIM i portu na karty pamięci. Podpinamy baterię, zakładamy tylną klapkę i sprawdzimy, czy ekran dotykowy oraz wyświetlacz LCD działają prawidłowo. Podpinamy kabel od ładowarki, ponieważ
bateria jest już na wyczerpaniu. Widzimy, wyświetlacz LCD poprawnie wyświetla obraz. Nie ma żadnych anomalii. Teraz tylko musimy sprawdzić ekran dotykowy. Tutaj mamy pudełko od tego telefonu. Jak widzimy, ekran dotykowy reaguje. Udało nam się prawidłowo wymienić ekran dotykowy w tym telefonie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Witamy na kanale UKEN TV. Zapraszamy do oglądania filmów na temat napraw telefonów, laptopów, konsol oraz tabletów. Zachęcamy do odwiedzenia naszego serwisu, mieszczącego się w Lublinie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny. Naprawiamy również wysyłkowo. Odwiedź naszą stronę i zamów kuriera na www.uken.tv.